Jest gdzieś droga, którą pójdę bez wahania. I są ścieżki, co prowadzą przez bezdroża. Wszystkie lasy otwierają się przede mną i otchłanie czarnych pól, gdzie wpadły wrony. Jest gdzieś takie miejsce, gdzie bez obawy zostawię na dłużej do zębów szczoteczkę. Wyskoczę do sklepu po bułki do kawy i z szafy wyjmę świeżą do nosa chusteczkę. Zapalę lampę swą, torbę podróżną na strych wyniosę, kąt najciemniejszy i poznam sąsiadów, najmłodszą córeczkę. Rachunki zacznę płacić za prąd. Tam jeszcze jest dobrze, gdzie stacje są małe, gdzie oparci o futryny zawiadowcy stoją w drzwiach. Tam jeszcze jest dobrze, gdzie drewniane sklepy i gdzie wszystkich na ulicy dobrze znasz. Tam widać, że słońce naprawdę zachodzi i gdzie pod stopami krętej drogi piach. Tam jeszcze jest dobrze, gdzie przy domu drzewa, gdzie bociany krążą długo, aż po zmierzchu. Nastąpił u mnie jak gdyby powrót do dzieciństwa, bo urodziłem się dokładnie w lesie, na skraju lasu, na skraju Puszczy Kozienickiej. W zasadzie ani wieś, ani miasto, tylko po prostu las. I myślę, że to decyzja kupna gospodarstwa w takim właśnie miejscu, to jest swego rodzaju powrót do dzieciństwa. Wszedłem w inny świat, że są to równolegle do siebie istniejące czasy. Dla mnie to ma wartości jeszcze dodatkowe. Ze świadomością tego, że tu się jest, w tym miejscu właśnie. Że sprawy dzieją się gdzieś tam za lasem, daleko. Że tam się zmieniają rządy, a tutaj rząd jest jeden, który nie zmienia się od wieków, że panują prawa, które właśnie nie zmieniają się od wieków, że czas jest regulowany porami dnia, porami roku, porami zasiewów i zbiorów, że prawa rządzące tym światem są prawami naturalnymi. Jeśli lis zabiera mi kurę, to ja się z tym godzę. To znaczy nie lubię go, bo zabiera mi moją własność. Ale wiem, że robi to bez złośliwości. Nie ma w tym żadnego interesu, oprócz tego, że musi nakarmić swoje dzieci. Takie miejsca odbierają mi umiejętność życia w mieście. Tam jest dżungla, w mieście jest dżungla. Tam jest walka o przetrwanie, nie tutaj. Rzucało mną po całym świecie i to w najbardziej egzotycznych krajach bywałem, nasyciłem się tym światem w jakimś stopniu, że teraz potrzebuję miejsca, w którym mogę być już długo i o którym wiem, że jest moje, bo to jest mój dom. I ty, który mieszkasz w bloku, nie sądzę, żebyś miał takie miejsce. Przez ścianę dochodzą do ciebie wibracje innych ludzi, na ogół złe wibracje. Witasz się ze swoim sąsiadem na klatce, tylko gdzieś tam, w windzie. Mówisz mu dzień dobry. I właściwie na tym się kończy kontakt z drugim człowiekiem. A ja mam sąsiada tam za łąką dalej, z którym znamy się doskonale, który mi pomaga, który mnie akceptuje i akceptuje jego. I jesteśmy sobie bliscy. Tak nie ma w bloku. Zostawiłaś pranie, w lodówce już pusto, mleko się zważyło i zeschło się pieczywo. Sama smutna poezja,
mnoży się pod podłogą. Przestałem się golić, bo nie mam dla kogo. Trzeba mieć dom, miejsce, gdzie można wrócić. Trzeba mieć stół, by móc się przy nim smucić. Trzeba mieć kąt, gdzie zawsze czeka ktoś. Czeka tu wciąż na ciebie, na ciebie. Uciekliśmy na Śląsk i wbrew pozorom najprostsze skojarzenie, Śląsk to dymiące chałdy, kominy, wysypiska śmieci, tutaj jest zupełnie inaczej, zresztą to widać, jest piękny ogródek prowadzony przez Elżbietę, ale przede wszystkim Elżbieta była wielokrotną mistrzynią Polski w ujeżdżeniu, stąd też konie u nas, jej konie, nasze konie. I tutaj powstają piosenki, które mają wiele wspólnego z country. Zresztą moją osobę kojarzy się z tym gatunkiem muzyki, z tym, że dla mnie te piosenki raczej zawierają ideę tej muzyki, aniżeli są wprost przetworzeniem tego amerykańskiego gatunku. Ideą, duchem tej piosenki jest historia zwykłego człowieka, jego opowieść o jego życiu. Stąd też może to być śpiewane na mnóstwo różnych sposobów, ale idea pozostaje ta sama. Dlatego, że są konie, to jest i owiec, jest siano, które należy zbierać, które należy suszyć. I nic więc dziwnego, że powstają takie piosenki. Wiatr wieje cichy, pachnący miętą, chłodzi moją twarz wymiętą. Od pracy w polu bolą plecy, takiego bólu nic nie lepczy. Skowronek śpiewa na firmamencie, zaczyna drażnić mnie w tym momencie. Wyraźnie szydzi z trudu człowieka, jak rzucić kamieniem, to zaraz ucieka. Czy będzie pogoda jutro rano? Tak sobie myślę, kiedy grabię siano. No tak sobie właśnie myślę przy grabieniu siana. Oprócz prac tu w gospodarstwie, w polu, jest jeszcze bardzo odpowiedzialna, myślę, praca, czyli dyrektorowanie ośrodkowi kultury w pobliskim miasteczku, w Toszku. I to jest chyba coś, co każdy powinien mieć. Mieć czas dla innych, bo jest to forma bycia dla kogoś również. To było w marcu, na dworcu Śródmieście. Na zewnątrz mróz, za ręce wciąż chwytał. Spieszyłem się trochę, więc powiedziałem nie. Gdy jakiś facet podszedł i zapytał. Szefie, porozmawiamy oba. Minąłem go, choć wyglądał tak, jakby nie miał na świecie nikogo. Miej czas dla innych, bo tak jak i ty, któregoś dnia obojętnie przejdą obok. Miej czas dla innych, nim przyjdzie ten dzień, gdy przy sobie nie znajdziesz nikogo. Adwokat już dzieli majątek na pół. Z dziećmi się widzę czasami co tydzień. A miało być dobrze i ogród, i stół, i życie zgodnej rodziny.
Miej czas dla innych, bo tak jak i ty, któregoś dnia obojętnie przejdą obok. Miej czas dla innych, nim przyjdzie ten dzień, gdy przy sobie nie znajdziesz nikogo. Tak myślę, jak bardzo samotny jest Bóg. Wszak jeden jest tylko na świecie. Więc może gdy spytam, nie powie mi nie. Nie obrazi się o to przecież. Szefie, porozmawiamy obaj. No i to jest właśnie mój czas dla innych, z tym, że wolałbym, żeby ten czas był spożytkowany bardziej z korzyścią dla miejscowej społeczności, nie tylko. Opracowałem poważny zarys działalności z biznesplanem, w związku z tym szukam inwestorów, nie mecenasów, którzy dają pieniądze i nic nie oczekują, niczego nie oczekują, ale właśnie inwestorów, którzy chcą zarobić, bo jestem pewien, że rekonstrukcja średniowiecza, że rekonstrukcja dawnego rzemiosła, żywy skansen historyczny jest w stanie przyciągnąć mnóstwo ludzi nie tylko z naszego regionu, ale gdzieś tam również spoza granic, bo chciałem tutaj realizować pomysły, które na pewno w stanie będą zainteresować ludzi. Są to konkretne, komercyjne bardzo pomysły, które i zarobią na zamek, i na miasto, i dadzą korzyść ewentualnemu inwestorowi. Do tej pory jest to po prostu ośrodek kultury, który działa na rzecz tej niewielkiej społeczności, no ale to chyba zbyt mało, żeby zamek, żeby taki atut był niewykorzystany, żeby pieniądze, które są ułożone tutaj na utrzymanie tej budowli, nie zwróciły się. I tutaj apel, jeszcze raz ponawiam, są opracowania do wglądu, można na tym rzeczywiście zarobić i będzie to z korzyścią dla wielu osób, wielu instytucji. Jest tu jeszcze kilka atrakcji, które mogą zainteresować ewentualnych inwestorów. Przede wszystkim Biała Dama, która pojawia się tutaj czasami nocami. Jest to była właścicielka tych włości, pani Gaszyńska. I z tą osobą wiąże się następna legenda o złotej kaczce i 16 diamentowych jajach, które do tej pory są schowane w podziemiach zamku, czekają na odkrywcę, na śmiałka, który w pierwszą noc Wielkiej Nocy zejdzie do podziemi, ale warunkiem jest, że musi być urodzony w niedzielę i musi być człowiekiem wyjątkowej szlachetności. Wszystko się zgadza, jeśli chodzi o moją osobę. Jeśli są też takie osoby wśród ewentualnych inwestorów, serdecznie zapraszamy. Jeszcze inni uważają, że Białą Damą może być Beata, która przychodzi tutaj i chce nuty i słowa moich piosenek. Trzeba mieć dom, przede wszystkim trzeba mieć ganek w tym domu, żeby siedzieć sobie wieczorami i patrzeć na mgły, które wstają z łąk. Tylko wtedy powstają no, takie piosenki, gdzie jest jakaś refleksja. To daje właściwie upływający czas, ale przede wszystkim chyba takie miejsca. Znów na mojej twarzy któryś to już raz swą kolejną kreskę stawia czas. Córki już duże, ta jedna z nich pisze wiersze,
lepiej niż ja. Odnowiłem opuszczony stary dom, gdzie mieszka z nami pies i koń. I zasadziłem kilka młodych drzew i to wszystko, cóż jeszcze chcieć. Gdzieś tam rzeki toczą wody swe, gdzieś tam góry stoją we mgle, gdzieś tam morze bije o brzeg, a tam wciąż nie ma mnie. Beze mnie to, dzieje się to. Wiem, nie będziesz płakać, gdybym odejść chciał. Nie zawołasz, gdy będę w progu stał. Wiem, że nie staniesz między drzwiami a mną, żebym został tu, gdzie mój dom. Tyle jeszcze dookoła świata stron, tyle różnych dróg, by trafić doń. Pozwól mi odejść, choć nie trzymasz mnie, by dogonić mój mijający dzień. Gdzieś tam rzeki toczą wody swe, gdzieś tam góry stoją we mgle, gdzieś tam morze bije o brzeg, a tam wciąż nie ma mnie. Beze mnie to,